Witam Państwa w roli prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mi tę funkcję z końcem pierwszego kwartału wraz z nowym zarządem spółki posiadającym szerokie doświadczenie rynkowe. Od niemal 2 miesięcy zarządzam największą grupą energetyczną w Polsce. W związku z publikacją raportu kwartalnego grupy mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania krótkiego komentarza dotyczącego wyników finansowych i operacyjnych PGE w pierwszym kwartale 2016 roku. Zacznijmy od podsumowania wyników finansowych. Skonsolidowany wynik EBITDA w tym okresie wyniósł nieco ponad 1 800 milionów złotych. Największy udział miał segment energetyki konwencjonalnej, który wygenerował około 1 000 000 000 złotych. Wynik ten był niższy o ponad 250 milionów złotych względem pierwszego kwartału 2015 roku. Najbardziej istotny negatywny wpływ miał spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, głównie na skutek niższej produkcji jednostek opalanych węglem brunatnym oraz niższą ceną sprzedaży energii na rynku hurtowym. Segment dystrybucji wypracował wynik przekraczający 550 milionów złotych. EBITDA dystrybucji była niższa o ponad 70 milionów złotych względem kwartału bazowego, przede wszystkim w rezultacie zmiany strategii wynagradzania operatorów sieci dystrybucyjnej od 2016 roku. Segment obrotu zakończył kwartał z wynikiem około 140 milionów złotych. Niższa marża jednostkowa uzyskana na sprzedaży energii w dużej mierze ukształtowała słabszy o 20 milionów złotych wynik tego segmentu na poziomie EBITDA. Segment energetyki odnawialnej w pierwszym kwartale osiągnął wynik przekraczający 110 milionów złotych, o około 10 milionów złotych mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Nastąpiło to pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów. Przechodząc do działalności operacyjnej. Wolumen produkcji netto wzrósł o 13,2 TWh i był o 9% niższy niż rok temu. Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej w porównaniu do kwartału bazowego miała mniejsza dyspozycyjność elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacyjnych. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 3% rok do roku i wyniósł ponad 8,6 TWh w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wolumen sprzedaży detalicznej wzrósł o 9% do 10,7 TWh, głównie w wyniku zakontraktowania dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych. Kontynuujemy nasz program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy w Opolu, w Turowie i Gorzowie. Aktualny stan zaawansowania prac przy budowie dwóch bloków w elektrowni Opole przekroczył 40%. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zatwierdzonym budżetem. Realizacja projektu bloku w Turowie przebiega zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym dostosowanie nowego bloku do wymagań konkluzji BAT dla nowych jednostek wytwórczych. Trzeci z naszych projektów, blok kogeneracyjny w Gorzowie, jest projektem o zaawansowaniu przekraczającym 80%. W pierwszym kwartale 2016 roku rozpoczęliśmy jego prace rozruchowe. Planowany termin oddania inwestycji to druga połowa roku. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni jest inwestycja PGE w nowo powstałą Polską Grupę Górniczą, będącą największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie. Zaangażowanie w PGG zapewni grupie PGE dostęp do zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i budowanych jednostek wytwórczych grupy, co wpisuje się w cele strategiczne PGE. Współpraca z sektorem wydobywczym gwarantuje naszym jednostkom stabilizację otoczenia biznesowego dzięki zabezpieczeniu odpowiedniej jakości bazy surowcowej po przewidywalnej cenie. Zapraszam do zapoznania się z raportem kwartalnym grupy PGE za pierwszy kwartał 2016 roku oraz prezentacją wynikową, które są dostępne na stronie internetowej PGE. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich naszej spółki. Dziękuję za uwagę.